Każdy z nas ma w życiu jakąś hierarchię wartości. Robimy różne rzeczy w ciągu dnia, no ale na wszystko nie mamy czasu. I dlatego jest ważne, abyśmy poukładali sobie tę rzeczywistość i tak robimy. Każdy z nas ma rzeczy, które są ważniejsze i na te rzeczy znajdujemy czas, a potem te inne, które robimy, a potem na samym końcu te, które jeśli się uda. I właśnie w takim kluczu przychodzi ten uczony w prawie, mówiąc do Jezusa, że no jest dużo przykazań. Żydzi wtedy, no dzisiaj mieli ich dużo, prawda? Oprócz 10 przykazań również inne te przykazania określające i opisujące życie. I można powiedzieć, w tym gąszczu tego prawa, on mówi, można się pogubić w związku z tym, co jest to, co powinno być tym punktem odniesienia, od czego mamy wyjść. I Jezus udziela tej odpowiedzi, którą przed chwilą słyszeliśmy. I myślę, że spontanicznie, ale widzimy, że jest takim błogosławieństwem, że Pan Bóg zaprasza nas właśnie do kroczenia, można powiedzieć, na tych dwóch nogach, że nie pozwala nam pozostać w takiej iluzji. To jest zawsze takie to doświadczenie, które mam. My jako zakonnicy co roku przeżywamy rekolekcje, to jest takich parę dni, z reguły w ciszy. Można je również przeżywać w samotności. I takim zawsze moim doświadczeniem po tych rekolekcjach jest właśnie to, że wychodzę takie mam przeświadczenie, właśnie napełniony Bogiem. Że czuję się, że Pan Bóg mnie kocha. Właśnie i czuję, że ja jakoś też staram się na tę miłość Bożą odpowiadać miłością i czuję się taki szczęśliwy zawsze, zadowolony po rekolekcjach. No ale kiedy wracam do domu, to widzę, jak zderzenie z drugim człowiekiem stawia mnie w prawdzie. Prawda? I to myślę, do tego nas zaprasza Pan Bóg, żebyśmy chcieli zobaczyć, czy ta relacja do Boga przekłada się też na relację do drugiego człowieka. Że kochać Boga to tak naprawdę znaczy kochać też drugiego człowieka. I o ile tę miłość do Boga, to nie wiem, jak w waszym przypadku mi to jest jakoś trudno zmierzyć, zważyć, prawda, czy ja kocham Boga, o tyle, jeżeli chodzi o miłość do drugiego człowieka, to jest dużo prostsze, bo możemy to po prostu zobaczyć. Kochamy, czy nie kochamy, akceptujemy, czy nie akceptujemy, potrafimy wybaczać, nie potrafimy wybaczać, potrafimy przyjąć drugiego tak czy nie. Także to jest, to bardzo prosto weryfikuje i Jezus zaprasza nas również właśnie do tego, żebyśmy nie chcieli właśnie żyć w jakichś takich chmurach, tylko żebyśmy patrząc na to nasze życie wiary, mogli to zweryfikować również relacją do drugiego człowieka. Ale to przykazanie w języku hebrajskim, Żydzi mają nazwę, dlatego te przykazania mówią, że to jest przykazanie Szema, bo ono zaczyna się od tego właśnie słowa słuchaj Izraelu, Szema Izrael. I to przykazanie właśnie, które ostatecznie mówi o miłości Boga i bliźniego, to tym pierwszym, to nie jest, Jezus nie odpowiada, wiesz, pierwsze jest, będziesz miłował Pana Boga, tylko mówi tak, jak brzmi to przykazanie, mówi, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest jedyny. Jest to jakieś też tajemnica, klucz do tego przykazania. Że pierwsze jest, jesteśmy zaproszeni, aby Pana Boga chcieć słuchać i chcieć uznać, że On jest jedyny. Co to znaczy, że Bóg jest jedyny? Ja myślę, że my jak tutaj wszyscy jesteśmy w Kościele, to uznajemy, że Bóg jest jedyny, że to jest jedyny Bóg. To tak teoretycznie, a praktycznie to przychodzi właśnie takie pytanie, czy chcemy uznać, że też te rozwiązania, które przynosi Pan Bóg, są jedyne dobre na życie. Czyli to rozwiązanie, które przynosi nam Jezus Chrystus, pokazując, jaka jest relacja, jaka jest odpowiedź chrześcijanina na przemoc. Że to jest jedyna dobra odpowiedź.
dać się ukrzyżować, odpowiedzieć z miłością. To jest uznanie tego, czy ja chcę uznać, że Bóg jest jedyny. Właśnie jeżeli Bóg jest jedyny, to jedyne są też dobre rozwiązania, które On proponuje. Że może nasze pomysły, jak budować ten świat i jak układać to życie, to mają być właśnie za tymi pomysłami Pana Boga. I myślę, że dlatego tutaj jesteśmy dzisiaj w świątyni, aby chcieć prosić Boga i aby chcieć Go słuchać. Bo to jest piękne, że na każdej Eucharystii też karmimy się Bogiem w dwójnasób. Najpierw karmimy się Jego Słowem, które jest tutaj proklamowane, którego chcemy słuchać, a potem możemy karmić się Jego ciałem. Więc niech Pan Bóg daje nam łaskę otwartego serca i uznania tego właśnie, że On jest jedyny. Że te rozwiązania, które przynosi, czyli rozwiązania miłości, są jedynymi dobrymi, które funkcjonują w życiu i które mogą również prowadzić do zbawienia. I niech tak się stanie. Amen.